I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, a dzisiaj mam dla was no nie lada informacje, których tak naprawdę się nie spodziewałem. No nie myślałem, że do czegoś takiego dojdzie. Na spokojnie wam wszystko wyjaśnię. Wczoraj doszło do wylewu informacji. No i poznaliśmy nazwę 11 sezonu LEGO Ninjago. 11 sezon będzie nosił nazwę Sekrety Zakazanego Spinjitzu, czyli mniej więcej już wiemy, o co chodzi, bo pojawiły się zestawy i wiemy, jak to wygląda. No, dowiedzieliśmy się, że 11 sezon to będzie 11 sezon LEGO Ninjago, ale doszła taka ciekawa informacja, którą w sumie wam już przedstawiałem z jakiś miesiąc temu, ale myślę, że warto ją przypomnieć. Z 22 minut robi się 11-minutowy odcinek. I teraz dochodzi do czegoś ciekawszego. Zapowiedź grupy LEGO podkreśla, że nowy sezon pozostaje wierny kanonowi historii postaciom, stwierdzając, to nie jest ponowne uruchomienie ani spin-off, a jedynie nowa przygoda, świeży początek, pomaga nowym widzom oglądać i odkrywać magię Ninjago, nie wiedząc zbyt wiele o 100 epizodach wcześniejszych. Z tego wszystkiego wynika, że nasze kochane LEGO Ninjago jest zerowane i startujemy od początku. Dodatkowo, wszystko, co się dzieje od roku 2011, czyli tak naprawdę cała ta dotychczasowa przygoda z naszymi ninja, która kończy się na 10 sezonie LEGO Ninjago, jest dopiero pierwszym rozdziałem i 11 sezon LEGO Ninjago otwiera drugi rozdział. No to ile to jeszcze potrwa? Jedyna konkretna informacja jest taka, że 26 maja nadchodzi zapowiedź nowego sezonu. Być może to rzeczywiście da fanom prawdziwe informacje o tym, co będzie dalej. W międzyczasie treść prawdopodobnie będzie wiązać się z nowymi zestawami, które pojawią się tego lata, z obrazami niedawno odkrytymi w internecie. Z tego wszystkiego wynika, że LEGO Ninjago bardzo dobrze na siebie zarabia, no bo nie kończą i zaczynają drugi rozdział, rozszerzają swoją działalność. Jeśli drugi rozdział będzie trwał tyle samo co pierwszy rozdział, to LEGO Ninjago skończy się w roku 2027. Z jednej strony bardzo się cieszę, że rozpoczyna się no coś nowego, jakiś nowy etap w LEGO Ninjago, bo przy okazji to gwarantuje, że mój kanał na YouTubie będzie nadal istniał i że będę mógł dalej dla was tworzyć materiały, a z drugiej strony trochę się obawiam o fabułę i jak to wszystko zadziała. Jedno jest pewne, zbliżający się tydzień będzie pod znakiem Ninjago, a wszystko zostanie zamknięte zwiastunem 11 sezonu LEGO Ninjago. Nie mogę się doczekać. Na ten moment to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale. Przypominam, że do 12 czerwca, czyli do moich urodzin, spróbujemy dobić do 8000 widzów. Trzymajcie się, cześć!